serdecznie na dzisiejszej uroczystości Złotych Godów Małżeńskich. Szczególnie serdecznie witam dzisiejszych jubilatów, a także włodarzy naszej gminy, pana burmistrza Adama Krupę i pana przewodniczącego Rady Miejskiej Kazimierza Naumczyka. Pozwolę sobie odczytać nazwiska dzisiejszych jubilatów obecnych na dzisiejszej uroczystości. To są państwo Teresa i Czesław Jarosz, państwo Maria i Stanisław Masłowscy. Pan Masłowski będzie tak, cały. Tak, pan Masłowski sam. Państwo Halina i Kazimierz Nawrot. Państwo Józefa i Jerzy Szter. Są. Państwo Władysława i Władysław Tomczyszyn. Państwo Kazimiera i Władysław Wac. Państwo Maria i Jerzy Woś. Pary, które wspólnie z państwem miały dzisiaj świętować, a są nieobecne, ponieważ nie mogły wziąć udziału w dzisiejszej uroczystości, to państwo Krystyna i Zygmunt Gołąb, państwo Krystyna i Edward Pączko oraz państwo Halina i Józef Kamińscy, którzy pomimo tego, że nie mogli wziąć udziału w uroczystości, ufundowali dla wszystkich złotych par piękny tort i słodkości, które państwo mają na stole. No cóż, ja pragnę złożyć państwu wyrazy uznania i szacunku za te wspólne 50 lat i z okazji tej pięknej uroczystości Złotych Godów Małżeńskich. Te minione lata to dla państwa przede wszystkim no, czas pracy zawodowej, wychowania dzieci, no a także pewnie czas wielu trosk i kłopotów, które niosło za sobą życie, a dzięki państwa wzajemnemu wsparciu, zaufaniu i determinacji potrafiliście je państwo pokonać, dbając o dobro rodziny. Rodzina jest jedną z największych wartości człowieka i fundamentem każdego społeczeństwa. Jak ważną rolę pełni ona w społeczeństwie, świadczy o tym fakt, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadaje specjalne odznaczenia państwowe takim parom jak państwo, które w jednym związku małżeńskim przeżyły 50 lat. Zanim przekażę głos panu burmistrzowi i panu przewodniczącemu rady, chcę złożyć państwu najlepsze życzenia, dużo zdrowia przede wszystkim, no i żebyście państwo przeżyli jeszcze ze sobą wiele dobrych lat. Wszystkiego najlepszego. Poproszę pana burmistrza o głos. Proszę państwa, ja przede wszystkim bardzo się cieszę, że w ogóle mogliśmy się spotkać. Bo też te odznaczenia w różnym czasie były przez prezydenta nadawane, ale ze względu na tę sytuację, którą wszyscy znamy, no niestety w tych takich właściwych terminach nie mogliśmy się spotkać. To nasze dzisiejsze spotkanie to jest taki trochę powrót, mam nadzieję, do normalności. Mam nadzieję, że tak jest. Mam nadzieję też, że wszyscy jesteście zaszczepieni i że no, będziemy mogli się spotykać. I to ma też taki pewien wymiar pewnego symbolu. Nasza gmina tak jakby wraca do normalności pierwszym spotkaniem właśnie z naszymi seniorami, z ludźmi, którzy otrzymali tak zaszczytne oznaczenie. Może można powiedzieć, ja przynajmniej tak uważam, że to może jest i najważniejsze oznaczenie, jakie nasze państwo nadaje swoim obywatelom. Bo to jest takie ciche bohaterstwo, 50 lat w jednym związku, szczególnie jeżeli popatrzymy na to, co się teraz dzieje, jaka jest sytuacja, jak też i młodzi po części podchodzą do spraw związków i spraw rodziny. Wy jesteście przykładem, na którym możemy opierać naszą taką pracę wychowawczą z młodszym pokoleniem. Jesteście przykładem tego, że można, pokonując wiele trudności, w tych związkach przetrwać, wychować dzieci i wydaje mi się znaleźć szczęście też w życiu. Dlatego to jest takie ważne i dlatego bardzo się cieszę, że mogliśmy się dzisiaj spotkać. A jak patrzę tutaj też na naszych znajomych,
którzy tu siedzą, no to, to też przychodzi taka refleksja, że i my obydwaj z panem przewodniczącym niedługo być może też będziemy w takiej sytuacji jak państwo. Jak dotrwamy. Jak dotrwamy. I oby tak było. I ja chciałbym wam złożyć naprawdę jak najlepsze życzenia. Dużo zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności, żeby jeszcze następne lata w tych właśnie związkach waszych przeżyć. Żeby też mieć pociechę z tego, co jest na co dzień, ale też i z całej rodziny, z dzieci, z wnuków, jeżeli są. I no mówię, żebyśmy tutaj wspólnie razem przeżyli jeszcze trochę dobrego czasu. Wszystkiego najlepszego. Szanowni państwo, niewiele już mogę dodać, bo właściwie tak piękne słowa i pani naczelnik, i pan burmistrz przekazał państwu, ale pozwólcie państwo, że w imieniu Rady Miejskiej i swoim osobistym złożę najserdeczniejsze życzenia. Powiem państwu taką rzecz, przychodzi mi tu na tej sali prowadzić różnego rodzaju spotkania, sesje i tak dalej. Ale jedno z najpiękniejszych, najprzyjemniejszych spotkań to spotkanie właśnie z 50-latkami. O, nazwę to tak, prawda? Bo już nie mówię, w jakim wieku jesteście, ale macie jeden z wielkich sukcesów, to jest 50 lat pożycia małżeńskiego. Tak jak pan burmistrz mówił, bądźcie przykładem dla wytrwałości tych młodych ludzi, którzy, słuchajcie, oni się tak samo zakochują, my faceci się też zakochujemy i nasze panie zakochują się, bo są młodzi, tylko że no niestety nie wytrzymują tak, jak wy państwo wytrzymujecie 50 lat, a już podejrzewam, że niektórzy mają już jedynkę na początku pewnie, 51. Prawda? Tak, tak. Serdeczności, wszystkiego dobrego. Bądźcie zadowoleni z dzieci waszych, z wnuków, a niektórzy już państwo na pewno z prawnuków. Bądźcie szczęśliwi i jak najdłużej bądźcie ze sobą. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego państwu. Poprosimy państwa Jarosz.
na Pana ręce. Na Pana ręce.
i waszą postawę przez 50 lat. Wszystkiego dobrego, jeszcze raz. Proszę Państwa, za chwilę jedzie ten, mam nadzieję, wniosą te panie ten tort. Proszę go pokazać, zanim pokroicie. Proszę Pani. To wszystko zostało zrobione zgodnie z, no, z najlepszą sztuką rzemiosła. To jeden z naszych jubilatów. Józef Kamiński i jego małżonka ufundowali ten tort i wykonali ten tort. Ja chciałbym z tego miejsca za pomocą, Marian, tej twojej telewizji... Chciałem podziękować państwu Kamińskim, którzy niestety nie mogli tutaj ze względów... z uwagi na stan zdrowia przybyć. Podziękować za ten tort i życzyć im wszystkiego najlepszego, tak jak wszystkim naszym jubilatom, ale przede wszystkim zdrowia. Wszystkiego najlepszego. No i teraz możecie kroić. Moje imię Kazimiera Bac, z domu Furman. Męża poznałam, jak przyjeżdżał przez wieś Grobniki. Właśnie była zabawa w Debrzycach. No i zatrzymał się samochodem i zaczął ze mną rozmawiać, bo szłam z koleżanką, a koleżanka znała właśnie męża, ja go nie znałam. Zaprosił mnie na zabawę do Debrzyc. No, zastanawiałam się, czy mogę iść, bo to tak kiedyś było, trzeba było mamy zapytać. Szybko poszłam, ja mówię do męża tak, wiesz co, Władek, na pewno pójdę, ale zapytam mamę, jak coś, to przyjedziesz po mnie. Przyjechał, faktycznie przyjechał, to była, nie wiem, chyba 7 godzina wieczorem. No i mama pozwoliła mi, ale dłużej nie możesz być jak do 12. To też było tak. Tak, dokładnie. I mąż tak właśnie się tego trzymał, o 12 już mnie odwiózł do domu. I to było takie nasze pierwsze poznanie. Jakaś byłam tak nim zauroczona, może dlatego, że tak umiał jakoś inaczej rozmawiać jak chłopaki z mojego wieku. A on jest starszy ode mnie 9 lat, więc zaimponował mi swoją... taką rozmową, taki stateczny był. No i tak to zostało właśnie. No i co, doczekaliśmy się trójki dzieci, 3 córki mamy, mamy prawnuczkę nawet. No co jeszcze więcej mogę powiedzieć? No ślub, no to wiadomo. No nie wiem, no to chyba tyle. No bardzo, bardzo jesteśmy zgodnym małżeństwem. Dogadujemy się dobrze. Jest taki spokojny, opanowany. I to właśnie mi się w nim podoba. Nie jest o mnie zazdrosny, co bardzo chciałam, żeby był, bo tak niektóre koleżanki miały mężów, że są mężowie zazdrosne. A ja mówię, a dlaczego ty nie jesteś? On mówi, mój tato nie był o mamę zazdrosny, więc ja też nie będę. To jest takie właśnie jego zdanie. Ale ogólnie to tak, no dobrze nam się. Nazywam się Maria Woś, z domu Hołda. Pochodzę z Grobnik. Mąż Jerzy Woś. Świeżawy w powiecie jeleniogórskim. Poznaliśmy się na zabawie w Grobnikach. Ja po zdaniu matury poszłam na pierwszą zabawę, a mąż był w wojsku w Głubczycach. No i to było takie pierwsze spotkanie. Po roku pobraliśmy się, ja już pracowałam jako nauczyciel i mamy 3 dzieci, 2 córki i syna. Mamy 4 wnucząt. No, żyjemy zgodnie. Dziękujemy, że wszystko nam się układa na razie bardzo dobrze. Dzieci są zdrowe, szczęśliwe, pozakładały małżeństwa. No i tyle. Jedna córka w Londynie. Jedna córka wyemigrowała, jedna jest tu w Głubczycach, jest położną. Syn
mieszka w Opolu, skończył Politechnikę. No i tak odwiedzają nas. Wczoraj właśnie z okazji Dnia Matki zebrały się te dzieci, które są w Polsce. Córka dzwoniła tylko z Londynu. Ale jesteśmy szczęśliwi, że wszyscy są zdrowi i wszystkim dzieciom się dobrze układa, pracują. No i tylko życzymy sobie zdrowia. Dziękujemy. Już było wszystko powiedziane. No, przez WOP, który tutaj był w Głupczycach, ja tu zostałem w tym terenie. Nawet blisko WOP-u wybudowałem dom i żyjemy tutaj. A pracowałem w ruchu drogowym, także znam teren dokładnie, ludzi i wszystko. No i życzę wszystkim zdrowia. Nazywam się Halina Nawrot, mieszkamy w Chomiąży, a ponad 20 lat mieszkaliśmy w Sosnowcu. I zostawiliśmy tam mieszkanie córce i przyjechaliśmy tutaj, kupiliśmy sobie domek i tu mieszkamy teraz na wsi, bo tutaj jest druga córka i obok niej mieszkamy. Mamy czworo wnuków, no i żyjemy w zgodzie. Wnuczka wychodzi za mąż. Wnuczka teraz wychodzi w czerwcu za mąż. Na razie jest w Niemczech, pracuje tam w Niemczech. 19 czerwca mamy wesele i mamy dwie wnuczki, dwóch wnuków. Jeden wnuk jest inżynierem, drugi skończył informatykę. No a druga wnuczka mieszka w Rybniku, też się dobrze powodzi, mają swoje mieszkanie. Także że na razie wszystko jest dobrze, tylko najważniejsze zdrowie jest, żeby zdrowie było. No i żyjemy z mężem, mąż jest 2 lata ode mnie starszy, zapoznaliśmy się też na zabawie, no i przeważnie na zabawie. I na razie żyjemy dobrze, na razie jako tako żyjemy, zdrowie na razie jest jakieś zdrowie jest trochę, no żeby gorzej nie było. No i dziękuję, wszystko. Ja się urodziłam w Kietrzu i poznaliśmy się z mąż. Na wschodzie, no. Ja z Kresów Wschodnich. Z Kresowych jest. Z Wołynia. Z Wołynia. Kiwerce. Poznaliśmy się w Głupczycach w pracy. Pracowaliśmy oboje w tym czasie w spółdzielni wielobranżowej. No i później po roku się pobrali. No i tak już trwamy 51 lat. Mamy dwie córki. Jedna mieszka w Głupczycach na jedynce, druga mieszka w Anglii. No i tak sobie żyjemy, jesteśmy już na emeryturze. I tak 21 lat, ja już jestem na emeryturze. No, ja też tyle prawie, 40 lat odpracowałem. I... Także, no żyjemy sobie jako emeryci zgodnie i z szacunkiem dla siebie nawzajem. Przez 51 lat już. Ja trochę uprawiałem sportu i... No co tu dużo mówić, piłkę nożną, bo co w Głupczycach można było, no było, jeszcze inne były dyscypliny, ale głównie w piłkę nożną grałem. Byłem również reprezentantem Opolszczyzny kadry młodzieżowej, tak zwanej do 23 lat. Zresztą stanowiliśmy wtedy, jako nasza Polonia, no szkielet, kręgosłup tej młodzieżówki, bo nas czterech grało w młodzieżówce. Seń, Kolb, Haberstock, nieżyjący już, no i ja. Stefan. Ty grałeś wtedy z Legią? Tak, ja strzeliłem bramkę z Legią nawet, nawiasem mówiąc, to moja była. Ale pełen, 10 tysięcy ludzi na stadionie. Tak. Polonia, Legia, Puchar. Tak jest, tak. No to mecz stulecia w Głupczycach się odbył. Jak pamiętamy, zresztą to w gazetce jest i w naszym kalendarzu, tak, i w kalendarzu. Również zdjęcia tam są, dziękujemy za zdjęcia. Pan to robił na pewno te zdjęcia i umieszcza je tam w tej gazetce. Zresztą dużo z tej gazetki korzystamy, bo choćby nawet tutaj dziś pani przyszła i mówi nam o spisie powszechnym, tak. My mówimy, ale jesteśmy sąsiadami, bo przecież tutaj pod Piątką mieszkamy, także na Kłanowskiego to jesteśmy 100 metrów mamy
do tego. No i w każdym razie dziękujemy i zgłosimy się do spisu, tym bardziej, że tam są nagrody. Nie, no, ale zawsze ktoś je wygrywa przecież. Tak, no i co tu dużo mówić. Mamy już wnuczkę, również mężatkę, 2 lata już chyba, tak? 2 lata po ślubie. Czekamy jeszcze na wnuk, tak. No, poza tym wnuk poszedł przynajmniej za dziadkiem i gra w piłkę w Bogdanowicach. Oskar Mielnik, tak. No i no niestety nie było, męskiego potomka nie było u nas. Same dziewczynki, patent na dziewczynki mamy. Zresztą w całej mojej rodzinie tylko, a było nas 4 rodzeństwa, to tylko 1 chłopak się urodził. A tak były same dziewczyny, patent mamy na dziewczynki. No niestety. Co by tu jeszcze ciekawego, ciekawostek? A, jestem mieszkańcem, no już dość starym w Głubczycach, bo od 45 roku tutaj jestem. Przyjechaliśmy na przełomie lipca i sierpnia, tak jak to ta pierwsza, pierwszy transport, tak. Niewiele pamiętam z kresów wschodnich absolutnie. Dopiero pamiętam troszeczkę, jak nas rozładowano za basenem tam na tej łące. Wiem, że tam pociąg się zatrzymał i tam nas rozładowano i kazano iść wybierać mieszkania. Nie, 3. W 45 miałem 3 tylko. Także tak, ja jestem z drugiego. No i w takim układzie poszliśmy szukać mieszkania i znaleźliśmy na Skłodowskiej, Kiri Skłodowskiej, mieszkanie pod 11, mieszkaliśmy dość długo, ale potem wykupił, nie wiem z jakiego powodu, może to troszkę nie tak się odbyło, niejaki pan Zabilski, nie wiem, czy może pan pamięta pana Zabilskiego. Kazik zna, tak, Kazimierz, tak. No i on wykupił to, a nam dał na mieszkanie na Wodnej i na ulicy Wodnej mieszkaliśmy też dość długi czas. Potem jeszcze na Kołłątaja zaliczyliśmy. W każdym razie od 50 lat mieszkamy już tutaj, wykupiliśmy na własność mieszkanko, nieduże, bo 50 metrów, ale 2 dzieci się wychowało i to wystarczyło nam i teraz na starość nam to wystarcza. Dziękuję. Ja pochodzę z Wynowic. A mój mąż pochodzi z Grobnik. Poznaliśmy się na weselu koleżanki, ale w moim domu. Wychowaliśmy 4 dzieci. Mąż pracował w Raciborzu, a ja w Głubczycach, zakładach dziewiarskich. Moje nazwisko Baran Panieńskie. Mam 4 dzieci. Wszyscy mieszkają poza domem. Jedna córka w Niemczech, tutaj jest córka i mam 10 wnuków, no 3 córki, jedynego syna, wszyscy studiowali, studia skończyli. My pochodzimy z mężem z Równego, tam się urodziliśmy, moje nazwisko Panieński Cieciura, tam wzięliśmy ślub, wychowaliśmy 2 córki, jedna jest koło Koźla. Pracuje w banku, a druga jest w Opolu, jest nauczycielką. No i tak żyjemy sobie w Równym cały czas. No na tyle. W zdrowiu już ten. Mąż pracował w kółku rolniczym, a ja na gospodarstwie. No mamy 2 wnuczki, 3 wnuków. No i oni, jedne wnuczki już pokończyły studia, a te są mniejsze wnuki. No i w tym roku starszy wnuk chodzi 18. No i tak, w zdrowiu żyjemy, szanują nas, poważają, no i tak wszystko jest dobrze. No i życzymy wszystkim zdrowia.